Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy z herbatami. Kupiłam ten kalendarz na Allegro za 100 zł. Wydaje mi się, że będzie fajną opcją prezentu i zapraszam do oglądania. A więc tak wygląda kalendarz w całości. Zaczynamy od numerku numer 1. Fajnie się otwiera. W numerku numer 1 mamy herbatę adwentową. Składnikami jest jabłko, hibiskus, dzika róża, skórka pomarańczy, orzechy, wanilia, cynamon, rodzynki, czarny bez, truskawki. Aromat zawiera orzechy. Jest tutaj również napisane, do kiedy należy ją spożyć. Jaki jest kraj pochodzenia tej herbatki? Tutaj jest Unia Europejska. Jak ją przechowywać? I również mamy napisane na herbatce, jaki czas ją parzyć, na ile ona nam wystarczy i w jakiej temperaturze mamy ją zalać. Więc bardzo fajnie. W porównaniu do ostatnich herbatek były to tamte, w ogóle nie było wiadomo, co to jest. Tutaj przynajmniej wiemy, co to jest, więc jestem bardzo zadowolona. Przejdźmy dalej, przejdźmy do numerku numer 2. Mamy tutaj. Troszkę ciężko się otwiera. O, już rozwaliłam. Zaczyna się. Numerku numer 2. Mamy migdałową muffinkę. Składnikami jest herbata zielona, cukierkowe gwiazdki, herbata biała, jabłka, migdały, aromat, płatki róż, zawiera migdały. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Numerek numer 3. W numerku numer 3 mamy malinowe goi. Składnikami są herbata biała, owoce goi, rodzynki, skórka curacao, liście jeżyn, aromat, płatki róży, kwiaty granatu, kwiaty malwy, maliny. Bardzo smaczna, bardzo fajna. Przejdźmy do numerku numer 4. Tak, mamy tutaj. Oj, powiem Wam, fajnie się otwiera ten kalendarz, troszkę się rozrywa, ale nie potrzebuję żadnych specjalnych przyrządów do tego. W numerku numer 4 mamy puerch, nie wiem jak to czytać, amaretto, pucz, purch, amaretto. Składnikami są morele, czerwony burak, aromat. Ciekawe, czy będzie dobra z czerwonym burakiem. Kolejnym numerkiem jest numerek 5. Piąteczkę mamy. Gdzie my ją mamy? Mamy tutaj. W piąteczce mamy piernikową. Składnikami jest herbata czarna, skórka pomarańczy, kakaowiec, cynamon, goździki, kardamon i aromat. Super. Bardzo mi się podoba. To będzie szybki kalendarz, ale warto obejrzenia. To był numerek 5, teraz numerek 6, czyli numerek mikołajkowy. Zobaczymy, czy będzie coś specjalnego. Jest on tutaj. W numerku 6 mamy przysmak świętego Mikołaja, a jednak na Mikołajki coś fajnego. Składniki: herbata zielona, kwiat pomarańczy, pomarańcza, jabłka, migdały, aromat. Super. Numer 7. W numerku 7 mamy biały diament. Składniki: jabłka, biały hibiskus, kryształki cukru, kokos, perełki cukru, aromat jaśmin, biały haber, rumianek, biały pieprz, białe pączki róży. Super. Naprawdę są bardziej ciekawe te herbatki niż w ostatnim kalendarzu. Więc myślę, że było warto, przynajmniej wiemy, co tam jest. Wiemy, którą herbatkę pijemy. Teraz numer 8. W numerku 8 mamy
Mandarynki z imbirem. Składniki: imbir, skórka pomarańczy, papaja, płatki róży, naturalny aromat, rooibos. Nie wiem, co to jest, ale jest. Teraz dziewiąteczka. Dziewiąteczkę mamy tutaj. I w dziewiąteczce znaleźliśmy smażone migdały. Składniki: czarna herbata, cukrowe gwiazdki, jabłka, migdały, aromat, płatki róży. To była dziewiątka, fajna, fajna. Przechodzimy do dziesiąteczki. Dziesiątka jest tutaj. W dziesiątce znaleźliśmy mango tango. Składniki: ananas, mango, kawałki pomarańczy, aromat, truskawki, nagietek, szafran. Super! Na pewno będzie smaczna. Teraz numer 11. 11, 11. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Nie widzę, nie widzę i widzę. I w numerku 11 mamy śliwki w cynamonie. Składniki: herbata zielona, kawałki śliwek, kora cynamonowca, jabłka, rooibos, cynamon, aromat, malwa niebieska, czerwony haber. Super! Na pewno będzie smaczna. Teraz mamy 12. 12 jest tutaj. I już widzę, że jest to biała dama. Składniki: herbata biała, rodzynki, ananas, mate, guarana, kwiat pomarańczy, dziewanna. Nie wiem, co to jest. Fajna, fajna, naprawdę. Ciekawa. I już jesteśmy za połową kalendarza, tak? Bo to była 12. Teraz 13. A jeśli podobają się Wam filmy z herbatami lub z innymi, zostawcie komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Zostawcie łapkę w górę. Znowu ten pucz. Pure. Nie wiem, jak to się czyta, bo tu takie E jest do góry nogami. Wiśnie w rumie. Herbata purecz, nie wiem, jak to się czyta. Wiśnie aromat. No, zobaczymy, co to jest. Muszę sobie sprawdzić w internecie, co to jest. To była... Kurczę, chyba 13. 13, tak? 13. 14 teraz. W 14 mamy Earl Grey Oriental. Składniki: herbata czarna, bławatek, płatki róży, kwiat słonecznika, naturalny aromat. Super. W 15, którą zaraz znajdę. W 15 znalazłam. Na spokojny wieczór. Super, akurat na teraz. Bo jak nagrywam, mamy godzinę gdzieś 22. Składniki: jabłka, melisa, dziurawiec zwyczajny, liście malin, korzeń lukrecji. O, to już nie będzie dobre, lukrecja. Nie lubię lukrecji. Ale sprawdzimy. Aromat: malinowy granulat, niebieska malwa. No, zobaczymy. 16, gdzie jesteś? Bo cię nie widzę, jest. Oj, zaraz rozwalę ten kalendarz, już trochę gorzej mi to idzie. W 16 mamy matę i właśnie nie wiem, co tu jest napisane, IQ chyba. Bo taką dziwną czcionką, ale bym powiedziała, że tu jest napisane IQ. Składniki: werba matę, liście ginkgo, guava, skórka pomarańczy, kwiat pomarańczy, guarana, kwiat malwy, aromat. Super. Jestem strasznie zadowolona. Jeszcze nie doszliśmy do końca, a już mi się tak bardzo podobają te herbatki. Teraz mamy numer 17. A w numerku 17 mamy jagodowe marzenie. Składniki: herbata zielona, cukier cynamonowy, kasja, zielone rodzynki, pieprz, jagody, bławatek, aromat.
Może być ciekawa, gdyby nie ten cynamon. No zobaczymy, zobaczymy. To była 17, teraz przechodzimy do 18. Już ją wcześniej tu widziałam. A w 18 znalazłam zimowy sekret. Składniki: daktyle, ekstra duże kawałki kiwi, winogrona, kokos, czerwony pieprz, skórka pomarańczy, kardamon, goździki, płatki róży, aromat. Fantastyczna. Aż sama nie wiem, na którą się zaraz zdecyduję. Od razu jak skończę film, będę robiła sobie herbatkę. Już się nie mogłam doczekać, aż otworzę ten kalendarz. Teraz numer 19. 19. Ja oczywiście... O, już widzę. W 19 znalazłam czekoladowy grzaniec. Na pewno będzie pyszna. Składniki: herbata czarna, świąteczne ciasteczka, cynamon, goździki, skórka pomarańczy, kwiat róży, aromat. Fantastycznie. I to była 19, to teraz 20, której też nie widzę, bo jestem ślepa. 22 widzę, 23 widzę, o jest 20. O, w 20 znalazłam truskawki w szampanie. Składniki: rooibos, kawałki truskawek, granulat malin, czarna porzeczka, wrzos, aromat. Chyba tą sobie zrobię. Uwielbiam truskawki. 20, teraz 21. Mamy 21. W 21 znalazłam Mate Bella Morena. Fajna nazwa. Składniki: palone liście yerba mate, melon cantalupa, papryka, osmantus, aromat. Ciekawe, nie mam pojęcia, co to jest osmantus. Śmieszne, zobaczymy, zobaczymy. Szkoda, że nie można powąchać tak jak w herbaciarni, bo ja to zawsze wszystko muszę sobie powąchać i wtedy wiem, czy będzie mi grało. Teraz 22 jest tutaj bliżej. W 22 mamy mleczna droga. Składniki: herbata zielona, cukier cynamonowy, gwiazdki z białej czekolady, skórka pomarańczy, kwiat róży, goździki, aromat. Też na pewno będzie fajna. No i zostały nam dwa ostatnie okienka. 23. 23. O, jak mi coś zapachniało! Yoga tea. Składniki: cynamon, imbir, kardamon, goździki, czarny pieprz. To ona mi tak zapachniała. Goździkami chyba albo czarnym pieprzem. Super. I ostatni numerek nasz w naszym kalendarzu. 24. Jest to herbatka, która nazywa się bożonarodzeniowa. Składniki: czarna herbata, skórka pomarańczy, migdały, płatki róży, wanilia, kardamon, goździki, aromat, zawiera migdały. Super, naprawdę herbatki fantastyczne. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Wiem, co to jest, wiem, ile tego użyć. Zobaczymy, jeszcze Wam napiszę na Instagramie, nagram filmik, czy herbatki są dobre. Mam nadzieję, że będą, bo po prostu po takich składach, no to wiele oczekuję, że... Nie będzie ten woreczek starczał na jedną herbatkę, tylko chociaż na dwie, żebym mogła się z kimś podzielić, żeby ktoś mógł skosztować herbatki ze mną. A jeśli podobają Wam się moje filmiki, jeśli podobają się Wam filmiki z herbatami, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Naprawdę zrobi mi się bardzo miło, jeśli zostawicie suba. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!